kiedyś się bałem używać tego sformułowania, ale ostatnimi czasy jakoś łatwiej ono mi przychodzi, żeby je wypowiedzieć. To jest sformułowanie nie wiem. Kiedy mnie ludzie pytają o różne rzeczy dotyczące Boga, życia, tajemnic, dramatów, często mówię nie wiem, bo naprawdę nie wiem. Dziś uczniowie mówią do Jezusa, nie wiemy, dokąd idziesz. My bardzo potrzebujemy właśnie takiej powściągliwości w próbie rozjaśniania tego wszystkiego, co jest okryte jakąś mgłą tajemnicy. Zwłaszcza jeśli chodzi o tajemnicę Boga, naprawdę potrzebujemy mówić często nie wiem. Nasze poznanie Boga jest świętą niewiedzą tak naprawdę tego, kim On jest w sobie, w swojej pięknej, niepoznawalnej nigdy do końca tajemnicy.